Witam, Przemek Woźniak, Piwniczka Piwo Żłopa, Carpe Craft i przed nami cztery piwa. Zobaczymy, czy dam radę cztery piwka w miarę szybko, żebyście tutaj się nie zanudzili, ale wyjątkowa okazja, bo premiera nowego browaru, nie tylko nowe piwa, ale całkowicie nowy browar na rynku, browar Łańcut. Cztery piwa jednocześnie wypuszczone, wszystkie cztery u nas Carpe Craft. W zasadzie tutaj w tej okolicy chyba tylko Poznań, Warszawa najbliżej, także jesteśmy jednymi z niewielu, którzy podjęli tutaj na dzień dobry współpracę z browarem. Cztery beczki wzięte, zobaczymy jak się przyjmą, pewnie będzie szansa, żeby potem spotkać następne. Browar Łańcut, miejscowość w województwie podkarpackim. Tak naprawdę dawne zakłady piwowarskie Leżajsk, Leżajsk Łańcut Janów Lubelski mi się kojarzy jeszcze jako młody zbierać etykiet birofil, nie pijący jeszcze piwa, już zbieram etykiety, pamiętam, że z zakładów piwowarskich Leżajsk, tak się adresowało kopertę w dawnych czasach, jak to wszystko jeszcze było państwowe, no to przysyłali etykietki również z Łańcuta, między innymi taką słynną etykietkę Łańcut 14, znane piwo w Łańcucie, podobno już ludzie na internecie pytają tych browarników, czy będzie, no i podobno będzie Lager 14 ku pamięci. Jak to tam wypadnie, to kiedyś się pewnie przekonamy. Na razie cztery piwa górnej fermentacji. Owsiany stout, zostawimy go sobie na później. A IPA, zostawimy ją sobie na trzecim od końca. APA i ryżowa. IPA wydaje mi się najlżejsza. Tak po parametrach patrzyłem tutaj podobnie, no więc tutaj nie będziemy już mieszali, ale najjaśniejsza jest. Także zaczniemy od tej strony. Sobie tutaj deseczkę z Łańcutem przygotowałem. Także zobaczymy, jak te piwa wypadną. Wczoraj odpalone krany. Zainteresowanie u nas całkiem dobre. Widziałem, że w Kufach i Kapsach w Warszawie było znakomite. Między innymi, przede wszystkim piwowarem jest piwowar, który pracował, albo pracuje nadal, łączy te dwie fuchy w starym browarze Rzeszów. To jest ceniony piwowar, nie pamiętam teraz nazwiska. Ale też tutaj swoje udziały ma Piotr Wypych z browaru Artezan, także nieprzypadkowe osoby. Sam browar nie znajduje się w starym budynku browaru Łańcut, chociaż myślałem, że tak będzie, że to będzie taka odrestaurowanie, ale podobno ten budynek znajduje się całkiem niedaleko. Nie przedłużajmy, sprawdzamy. No a jeszcze co do nazw, ryżowe IPA, no mało polski styl, nazywany jest chorągiew rodowa. Mają być patriotyczne i polskie nazwy, albo kojarzące się z polskimi tradycjami, z polską kulturą. No to już zostawmy do ocenienia, może komuś innemu. Jaśniutkie, słomkowe, ryżowe IPA, lekko opalizujące, przyjemna piana i bardzo mocno nachmielone. Już to wiem, bo wczoraj, powiedzmy sobie, jakieś tam próbki pobrałem. No, nie żałowali chmielu. Dla fanatyków ostrego chmielenia na zimno będzie naprawdę dobrze, już w aromacie. Sprawdzam smak. Chorągiew rodowa, bardzo gładkie. Wczoraj chyba było lekko ostrzejsze, tuż po otwarciu beczki dało mi się takie bardziej... Nawet mówiliśmy, że jest może przechmielone. Nachmielone jest jebucko. Goryczka konkretna. Będę porównać do automaty IPY. Myślę, że wiele walorów bardzo podobnych. Gładkość, pijalność, lekkość, ale nachmielenie na pewno intensywniejsze. Na pewno znajdzie swoich zwolenników pod warunkiem, że ktoś lubi naprawdę solidne chmielenie, bo nie ma co ukrywać, jest konkret. Jest konkret w chmieleniu. Co dalej? Pospolite ruszenie to APA. Tutaj piana trochę już zaniknęła, ale to efekt tego, że to już chwilę stoi. Barwa już jest znacznie ciemniejsza, również opalizująca. Kolor lekko zaparzonej herbaty. Lekko taki jasny bursztyn. Tu wchodzi troszkę słodowości, może nawet karmelowości. Ale też jest dosyć ładnie nachmielone. No, powiem wam, że nie żałowali panowie w Łańcucie. Tu przechodzi aż w taką trawiastość. Tutaj karmelowość i solidne chmielenie. No, nie mam wody, już teraz nie będę biegł. Zobaczymy, chyba nie pogryzą się.
Też gładkie. Też bardzo gładkie, ale też jest goryczka. No cholera. Powiem wam, że będą ludzie, którzy lubią wysokie IBU i konkretne chmielenie, tutaj się cieszyć. Bardziej słodkie. Zostaje lekka słodycz. Za chwilę kontruję to goryczką. Ono nie zalega. Nie zalega, jest punktowa raczej na chwilę. Fajna. Na razie 2-0. Moim zdaniem ok, bo ja chmielę nie lubię i będę bronił. Także zobaczymy co dalej. No chociaż mówię, niektórzy powiedzą pewnie, że jest przewalone chmielem. Ale... Tu chyba trochę gorzej. IPA. To piwko nazywało się Pospolite Ruszenie. To chorągiew rodowa, ryżowe IPA. APA to jest Pospolite Ruszenie. A teraz bierzemy się za zasiąg towarzyski. Czyli American India Pale Ale, tu wyższe nieco parametry. Barwa. Dosłownie kilka nut, może ciemniejsza. To piwo też chyba nie jest tak opaliżujące, już tylko bardziej mętne. Tak się wydaje przynajmniej. No to kwestia po prostu troszkę wyższych walorów. No ale zostawmy to, sprawdzimy. Nie zajeżdża lekko takim kwaskiem owocowym. Jakieś owoce, tropiki. Ale takie przedojrzałe, mocno przedojrzałe, jak czasami w nowozelandzkich chmielach. Nie sprawdzałem kompletnie składu, nie wiem czy na stronie jest podane. Etykiet nie mamy, wydrukowałem tylko, że tak powiem, na krany. Bardzo fajne elementy, bardzo prosta etykieta, elegancka. Tu był kolor czerwony, tutaj niebieski, jasny. Tu jest zielony. Na czarnej polewce jest oczywiście czarny, o niej za chwilę. Cięższa, na pewno cięższa. Mniej rzeźka, mniej pijalna, więc tamte wygrywają na pewno. Ale jednocześnie ma coś w sobie fajnego, ale co to jest? Jest taka lekka mdłość. Lekki taki migdał. Tak, lekki migdał, słodycz, karmelowość, toffee może nawet. Ten aromat mi się mniej podoba. Tu zdecydowanie wchodzi, te owoce są już przegnite takie. Mówiąc oczywiście, że wyczuwamy owoce tropikalne. No i ostatnie. Czarna polewka, czyli słynna zupa, której w dawnych czasach ojciec niedoszłej panny młodej dawał niedoszłemu panu młodemu. Stał ci kowsiany. To piwo sobie wczoraj wypiłem, więc nie będę odkrywał teraz Ameryki i udawał głupot. Jest bardzo dobre. Jest naprawdę kawa. Kawa nie ma, to nie jest coffee stout, to nie jest coffee oatmeal stout, ale jest naprawdę świetne. Porównując do Irisa, który jest coffee oatmeal stoutem, to tutaj też bym mógł, że tak powiem, uwierzyć, że jest kawa. No ale jeszcze popatrzmy teraz naocznie. Piękne aromaty kawowe. Niesamowite. Lekki orzech. Włoski. Kawa orzechowa. Coś takiego. Orzechowe cappuccino może, ale mocne, takie konkretne, nie jakieś tam z mlekiem. Barwa czarna, tutaj nie ma co się oszukiwać, nie widać przez nią ani nawet refleksu światła. Pianka, jak ja to nazywam, jak na dobrej zaparzonej kawie, czyli taka fajna brązowa, lekko jakby zabielana. No i mega gładkie. Jest tak gładkie piwo. To im wyszło. Tutaj może, bo to jest tak, że tak jak mówię, jeśli wchodzi nowy browar i jeszcze powtarzałem nieraz i kolejna IPA, 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 IPA idzie, to często one giną wśród innych i gdzieś zostają zapomniane, ale dobrego stouta, jak ktoś spieprzy, to od razu się zapamiętuje i pamięta się do końca, że oni zaczęli słabo. Tutaj nie będzie mowy o tym. No, tak jak Hopkins zaczął świetną transfuzją, teraz poprawił zresztą Angeliną, którą niedawno piłem, tak tutaj nie ma się do czego przyczepić. Gładkość, jednocześnie lekkie piwo, mimo że palone, mimo że dużo tej kawy, znaczy kawy w, oczywiście w domysłach.
Rewelacja. Najlepsze piwo. Z tych trzech to nokautuje wszystkie. Później wybrałbym ryżową, mimo wszystko. Mniej więcej na równi z tą, a i pana najmniej mi dzisiaj pasuje. Jest gorąco, może też dlatego parametry ma znacznie wyższe. Nie można się tutaj na pewno przyczepić o jakieś masakryczne błędy. Nie ma tu też czegoś, co by mi kompletnie skreśliło te piwa. Już mogę dzisiaj powiedzieć, że ci, co nie lubią nadmiernego chmielenia, to te piwa powiedzą, że są nie na miejscu. Wczoraj jak odpaliśmy świeże, były bardziej agresywne jeszcze, więc w ogóle się wydawało, że sam chmiel. Stałcik miażdży, także gratulacje dla panów w łańcucie odległym, a pozostałe piwa na dobrym poziomie, akceptowalnym. To nie jest materiał sponsorowany, zapraszam do Carpe Craft, sami ocencie. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś przeciwwskazania albo uwagi, to zapraszam, z chęcią podejmę dyskusję. Na pewno moim zdaniem fajne wejście na rynek. Także pozdrawiam, gratuluję. Do następnego razu. Cześć.